Witam w poniedziałek 12 kwietnia. Indeks WIG, skala tygodniowa, bez na razie istotnych zmian. Jak widać, wydarzenia cały czas rozgrywają się w rejonie zniesienia 88,6 tej pokazywanej w tej chwili podfali spadkowej. To są okolice 60 tysięcy punktów i jest to tak naprawdę również główne ograniczenie konsolidacji. Nieco wyżej z kolei wypada kluczowa średnioterminowa zapora podażowa, taka dość wyrafinowana w swojej konstrukcji, bo mamy tutaj do czynienia z układem ABCD, silnymi zniesieniami wewnętrznymi, czyli strefa 61 tysięcy, 61 465 jako bardzo ważny punkt odniesienia. Wsparcie wielokrotnie testowane, wielokrotnie bronione. Jest to najbliższa zapora popytowa FIBO 56, 546, 56, 880. Wzmocnienie w postaci wewnętrznej linii trendu i dopiero przełamanie tej strefy wygenerowałoby nam relatywnie silny sygnał słabości. Popyt na razie stara się kontrolować przebieg wydarzeń, choć no brakuje tutaj tej przysłowiowej kropki nad i w postaci negacji wspomnianego przed momentem zniesienia 88,6. Gdyby to nastąpiło w połączeniu z wybiciem tej górnej linii niebieskiej, indeks bardzo szybko powinien przetestować właśnie ten bazowy eksponowany przed momentem opór techniczny. WIG 20, tradycyjnie skala dzienna. Tu bardzo dobrze widać aktualny trend, z jakim mamy do czynienia, czyli rozwijający się już od kilku miesięcy układ boczny. Mamy dobrze zarysowane dolne i górne ograniczenie tej konsolidacji. Wiadomo, że tym dolnym jest klaster FIBO 1870-79, składający się przede wszystkim ze zniesienia 23,6 i 38,2 pokazywanej teraz pod fali wzrostowej. Natomiast opór, również obszar zbudowany na bazie współczynników Fibonacciego 2012-2027, górna linia kanału. No i wydaje się, że gdyby kupującym udało się zanegować ten ewidentnie respektowany już od dłuższego czasu klaster podażowy, nie można wykluczyć ruchu powrotnego tutaj w okolice bazowej średnioterminowej strefy oporu 2115-2135. Jeśli chodzi o takie krótkoterminowe spojrzenie, no to na razie jest respektowany węzeł Dinapolego. Tutaj co prawda zaznaczyłem tylko pojedyncze zniesienie 38,2, ale tu też klasuje się w okolicy 61,8. Zaraz do tej kwestii nawiążę, omawiając kontrakty, serię czerwcową. W każdym bądź razie strefa 1953-57 na WIG-u 20 to jest takie najbliższe lokalne wsparcie techniczne. No i wspomniane kontrakty, skala 60-minutowa. Na pewno wydarzeniem ostatnich sesji była nieudana próba wybicia oporu 2012-2016. W ubiegłym tygodniu popyt próbował wielokrotnie, ale ostatecznie właśnie z tego obszaru rozwinął się stosunkowo silny ruch spadkowy, który w piątek wytracił swój impet w dość charakterystycznym miejscu, jeśli chodzi o węzły cenowe, bo jest to tak zwana strefa Dinapolego, czyli klaster składający się ze zniesienia 38,2, 61,8. Popyt zareagował w piątek, dzisiaj niewielkie naruszenie w porannej fazie handlu, no ale teraz znowu mamy reakcję popytu, przełamanie tej lokalnej linii kanału, no i zbliżamy się do strefy 1979,82. To jest takie pierwsza intradayowa zapora podażowa FIBO, wytyczona na bazie 38,2. Dość, wydaje mi się, że wiarygodna strefa, więc gdyby udało się kupującym pokonać ten opór, no to tradycyjnie po wybiciu takiego oporu to mogłoby się stać takim bodźcem zachęcającym kupujących do inicjowania kolejnych działań. Wtedy zwróciłbym uwagę na okolice 1993-94. Tu jest pojedyncze zniesienie 61,8. Jakaś zasada zmiany biegunów też na siłę możemy sobie włączyć tutaj ten wątek, ale to chyba nie jest najistotniejsze. No, w każdym bądź razie 61,8 jako opór lokalny, no i wymieniony przed momentem 2012-2016 jako już potwierdzona zapora podażowa posiadająca wzmocnienie w postaci linii czerwonej, no i tej zielonej middle line. Natomiast negacja
1958-62, czyli wybronionego na razie węzła Dina Polego. W moim odczuciu byłaby w tym ujęciu przynajmniej intradojowym, negatywnym takim zjawiskiem. Mogłoby to dla odmiany wzmocnić podaż i wtedy bym zwrócił uwagę na analogiczny pod względem wiarygodności, o tym pisałem w dzisiejszym komentarzu porannym, obszar wsparcia 1919-1923, zniesienie 61,8, zniesienie 113%. No nie można wykluczyć, że tutaj też, jeśli teraz by na przykład popyt jeszcze kreował wydarzenia, gdzieś ten punkt zwrotny wypadłby w rejonie 79,82, to w kontekście strefy 1919-23 nie można wykluczyć, że też należałoby tutaj włączyć projekcję hipotetycznego na razie tylko układu A, B, C, D. No ale to jest taki wątek zdecydowanie na marginesie. Zobaczmy DAX. Tutaj też układ boczny, oczywiście w ujęciu krótkoterminowym, no bo czy nawet takim intradayowym, bo generalnie to widzimy, jak popyt świetnie sobie radzi. Chociaż no, tutaj ten eksponowany przeze mnie pułap cenowy 15293, a przede wszystkim klaster 15469, 15553, o którym mówiłem w ostatnim komentarzu wideo, no to jest rzeczywiście dość ambitna w moim odczuciu zapora podażowa. Już właśnie tutaj 15293 to jest zniesienie zewnętrzne 127,2 tej lutowo-marcowej silnej wyprzedaży. No i proszę zwrócić uwagę, to zniesienie jest respektowane, choć no, nie wywołuje jakiegoś tutaj zaniepokojenia w tym sensie, że podaż zaczyna przejmować w dość ofensywny sposób inicjatywę. Póki co nic takiego się nie dzieje. Nawet niedźwiedziom nie udało się domknąć tutaj tej luki hossy ostatniej. Więc rzeczywiście popyt na razie kontroluje wydarzenia, choć przed kupującymi bardzo ważne wyzwanie w postaci, no przede wszystkim tu bym jednak wyeksponował to 15469, 15553. Układ A, B, C, D z silną zależnością 0,76 AB równa się CD, więc mamy ciekawą geometrię. Mamy też w pobliżu to respektowane w tej chwili zniesienie 127,2. Pierwszy sygnał słabości, no to dopiero przełamanie też znanej nam już dobrze strefy wsparcia 14,682, 14,768, zniesienie 14,623 i 6,38,2. Podręcznikowa technika tutaj grupowania, podręcznikowo to się nam tutaj przedstawia. Więc dopiero wybicie takiego klastra wraz z tą linią kanału no, byłoby już ewidentnym sygnałem słabości, ale oczywiście tylko w ujęciu krótkoterminowym. Tak wygląda indeks niemiecki, a S&P wygląda jeszcze lepiej. Popyt, tam mamy taki układ lokalny, układ boczny na DAX-ie, na to już ewidentnie po przełamaniu 3995-4012 no, popyt wziął się mocno do pracy. No, efektem jest tego to, że wydarzenia już się tutaj nam rozgrywają w okolicy 161,8 tej lutowo-marcowej fali. Więc tu już też widać relatywną siłę indeksu S&P, chociażby w relacji do też bardzo silnie zachowującego się niemieckiego indeksu DAX. No już nie wspominając oczywiście o polskich indeksach. Więc no, trzeba tu zwrócić uwagę na pułap 4136. Tutaj tak naprawdę wypadają jeszcze inne zniesienia, mniej istotne, czy może nie zniesienia, projekcje cenowe Fibonacciego. Tego nie nanosiłem na wykres, bo chcę przede wszystkim zwrócić uwagę na bardzo solidne zniesienie 161,8, gdzie można spodziewać się jakiejś presji ze strony podaży, przynajmniej teoretycznie. Jeśli ten opór zostanie pokonany, no to będę musiał się mocno zastanowić nad kolejnym klastrem podażowym, bo wcale już na tym etapie wydarzeń nie jest łatwo wyznaczyć taki obszar cenowy. Na razie nie mam pomysłu na kolejny opór. Trzeba będzie pewnie przejść na skalę tygodniową. Zobaczymy, czy popyt sobie poradzi tutaj z dużą łatwością w tym rejonie 4136. Pierwszy sygnał słabości to dopiero wybicie właśnie wymienionego przed momentem klastra, który do niedawna pełnił funkcję oporu, teraz ma prawo pełnić rolę wsparcia technicznego, tym bardziej, że
wypadają tutaj też stosunkowo ważne zniesienia typu na przykład 14,6 tej ostatniej podfali wzrostowej, także zniesienie 38,2, czyli 3995, 4012 jako pierwsza taka krótkoterminowa zapora popytowa. Dziękuję bardzo.